Dzień dobry, witam serdecznie. Tackled Tuesday, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda, walka z arcymistrzami najlepszymi tutaj w Europie, na świecie nawet się tacy zdarzają i wszyscy zawodnicy utytułowani. Więc będziemy walczyć, za kilkanaście sekund rozpoczynamy. Gambit Królewski, nie ma problemu, mogę zagrać, żaden problem. Bez presji, oczywiście, że bez presji. Dzisiaj robimy 3,5 i jest ok. Nie, robimy więcej. No zobaczymy, trzeba pograć każdą partię. Spróbuję się nie za bardzo rozpraszać. Nie, zresztą zobaczymy. Ani jak, no nie, no witam Anię, ale ja mam do niej szczęście. Z Anią już wielokrotnie grałem. No dobrze, pozdrawiam serdecznie Anię i szanownego małżonka arcymistrza. E4, no to co? Lecimy z G6. C4, Piotruś, spokojnie mogę zacząć, nie ma problemu, ale to mówię, to już nie dzisiaj. Tutaj tak, widzę schematy utarte ze strony przeciwniczki. Może tak, pewnie taki ruch napotkam. Nie, takiego ruchu nie napotkam. Próbujemy coś tutaj szarpnąć? Dlaczego by nie? Skoczek zbije, zagramy skoczkiem na E5. Jakiś taki ruch grozi. W ogóle C5, bicie na H3. Dużo fajnej taktyki się już zaczyna pojawiać. No i trzeba myśleć. To jest dobre posunięcie chyba. Zaszalajmy C5, bo mam tutaj w głowie, żeby zbić na H3. Skoczek odejdzie od tego pola. Pewnie skoczek B5 jest taka opcja, ale mogę też wtedy tak spróbować zagrać. I tak spróbować zagrać. Dużo, dużo tu jest możliwości, dużo taktyki się pojawia. No właśnie. Jak zbiję tam, co wtedy? Właśnie, koncepcja mi się zmienia. Zagrajmy skoczek C4. Tutaj jest jeszcze opcja bicia. Zagramy tak. I chcę zagrać A6. Goniec wyszedł, każda figura gra, skoczek D5 nie można, bierze D1, to tutaj dziobniemy. W ogóle też dobra opcja była zagrania D5, ale taktyka turniejowa jest taka blicowa, że trzeba próbować grać troszkę szybciej, czasami mniej poprawnie. Co ja kombinuję tutaj? Co ja kombinuję? Już tutaj cicho być, cicho być. Okej, A6. No to ciekawa ciekawostka. A tutaj goniec. Powiem szczerze, no teraz mam figurę więcej, więc którąś tam muszę oddać pewnie. Ale tutaj, no, jest tak ostro. Tu jest ostro bardzo. No chyba zbiję. Po raz kolejny coś. Ja tutaj w ogóle mogłem zbić. Nic, chyba to chyba nie ucieknie. Dobrze przeciwniczka zagrała, bardzo dobrze. Zagram tak. Jak to stoi w figurkach? Mam wieżę więcej. Tutaj stracę, będzie jakość. Okej.
by nie dostać jakiegoś takiego głupiego mata. A, skoczek jeszcze na D5 wchodzi bardzo dobrze. Tutaj będę chciał odbić na E5. Skoczek D5. No, skoczek D5 jest takie posunięcie. Pytanie, gdzie ja potem mam zagrać? Oj, się robi gorąco. Tutaj coś wisi, nie wiem, szczerze mówiąc. Tu podwalę, dobra, trzeba grać szybko. Ja z kobietami to mam zawsze przeprawę taką, że dobra, ten ruch jest w porządku, taki ruch nawet chciałem dostać. Z powrotem? No dobra, więc zagram tutaj na chwilę. Gorsza będzie. Tu zbiję. Muszę wziąć skoczka. Wyszła gorsza, to jest przegrana pozycja. W tych wszystkich zawirowaniach. No właśnie. Widzicie? Kobieta mnie bije i to strasznie. Jest oczywiście przegrana. Czy jest jakaś szansa? No ciekawe. Nie wiem sobie co grać. Bo tutaj powiem szczerze, to jest chyba remis. Trzeba. Czasu, żeby się nie skończył tutaj przypadkiem. Aj, w ten sposób. No dobra, to chyba jest remis, prawda? Okej. Powiem wam szczerze, jestem zadowolony. Nie wiem, mam takie odczucia zadowolenia po tej partii, mimo że było dobrze, było dobrze. Dzięki Anno za partię. Aż sobie szybko zerknę tylko na silnik w pewnym momencie, jak to wyglądało, bo wyglądało to na pewno dobrze. Tu są białe lepsze? Ostro.
Ten pirc jest strasznie zakręcony. Mi się wydawało, że ja tutaj zaczynam mieszać. Wow, silnik w ogóle pokazuje 0-0. Niewiarygodne. No, widzicie, wieża E5 po prostu i wszystko się pięknie trzymało. To, co mówiłem, tylko że po ruchu to już zagrałem. Bicie na F1. No dobra, ale partia bardzo ostra. Spoko. Słuchajcie, remis w pierwszej partii to jest dobry wynik. Może damy trochę nura. Zobaczymy, co będzie dalej. Tak, Ania też ogląda czasem tutaj streamy, także pozdrawiam serdecznie. Pół punkciku jest. Walczymy dalej. Klasyczne wyjście z wola, jak zwykle. Faktycznie, coś w tym jest. Ale te wieżówki na sekundach to wiadomo, jak wyglądają. Ten czas dodawany właśnie daje tę możliwość, gdy ktoś ma bardzo mało czasu. Ale dobra, to już teraz nie będziemy o tym gadać. Mamy kolejną partię. Mistrz Fide. Typowy gambit hetmański w tym momencie. Ale kusi taki ruch G4 na przykład. To jeszcze jest goniec F5 ciekawym posunięciem. W ogóle strasznie dużo dobrych chyba ruchów tutaj można zagrać. Jakoś wydaje mi się, że przeciwnik nie pograł zbyt dobrze. Tylko to jest właśnie kwestia, czy się uda wykorzystać. Wiadomo. Przeciwnik ma 13 lat? A, dzięki za informację. To mi ułatwiłeś zadanie teraz. Zaraz, zaraz, ja tu chyba muszę palnąć, ale może to zrobić gońcem? Zbijmy to gońcem. I tutaj zagramy. No właśnie, z juniorem idę do końcówki, tak, tak. No tutaj musi wybić na... Gramy sobie tutaj potem na B5. Czasami zwykłe wyprowadzenie figur daje duże możliwości, bo tutaj skoczek B5 uważam, że będzie dobre. Bo i na A7 wisi. Jak zagra tak, to wejdę tak, 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 dobra. Idziemy tak, nie ma co myśleć. Wybicie zwiąże się może z tym zagraniem. Ewentualnie na spokojnie, zaraz przemyślimy. Nie, no po wybiciu wybijemy gońcem i na C7 jeszcze będzie wisiało. What? To tak można? Dobra, zbijamy. Skoczek D3, skoczek D3. Tu będzie słaby pionek. To, że on jest słaby, G4 zagramy, to nie znaczy, że już jest ok. I w ten sposób sobie, o, tutaj hetmana wstawimy na tego pionka. Będziemy atakować. A, i skoczek G4. Tego nie widziałem. No, okazuje się, że pionek jest mocny. Nie mogę żadną figurką tutaj zagrać. Dobra, to wymienimy. F3 skoczka wypędzimy. Oh my gosh. Podstawiłem. Muszę tutaj zbić. I będę dostał fatalnie. Hmm.
Świetnie, Krzysztof, pogrywasz. Wierzę, będzie mnie męczył. Kurczę, z lepszej pozycji dostałem totalnie przegraną. Kwestia właśnie prostej taktyki, która mnie tutaj ogranicza. A, to jest na pewno wygrana. To jest na pewno wygrana pozycja. O, rety. Hetman dobrze stoi, tu zagrał, to mi zbije pionka. Wolna linia, masakra. Szansa. O, to remis mam w kieszeni chyba. Gram tak i tu. Z remisu znowu będę zadowolony. A, nie chcę remisu. Znaczy ja tutaj zbijam, wezmę sobie piona, tu będę groził. A, za szybko zagrał junior. Zobaczcie, jednak z juniorem do końcówki. Może jakaś tutaj teoretyczna szansa się pojawi, jak będę miał dwa pionki na jeden na skrzydle. Junior za szybko zagrał, za szybko. Coś się sypie zawsze jak chwalę. Zwykle tak bywa. To jest remisik chyba. Mam nadzieję, żeby przypadkiem tego nie przegrać. Nie, no to jest remisik. Chociaż... No tak. 4-5, 2-4-5. To mi też nie puści wolniaka. Co on zagrał? Zrobił mi wolnego pionka. Świetnie. Co jest? Co tu się w ogóle wydarzyło? Widzieliście, co to było? Patrzcie. Ła. On chyba za szybko zagrał. Tak powinien zagrać. No ale ja mam tutaj króla. I to, znaczy przegrać tego nie przegram. Co on zrobił w ogóle? No może się obraził, faktycznie. Ja bym się nie zdziwił. No to już jest wolny pionek. Chyba to jest technicznie wygrana. Sprawdźmy. No jest szansa tutaj niby, ale też jest szansa pewnie na remis mimo wszystko. Nie, no to drugie wyjście z wora, dobra, dosyć tego. Finito. No nie wytrzymał presji. A taka wygrana to, wiecie, no punkt jest, ale to moja gra jest bardzo słaba w tym wypadku. Ojo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 j
Czyżby za szybko? Za szybko gram w ogóle tablicę, trzeba troszkę wolniej. Tutaj junior znalazł opcję, no i mnie tam pocisnął ładnie. Może też presja rankingu, tak zwykle też bywa. Kto tutaj w ogóle gra? Tu gra się jakiś Polak. Polski zawodnik, już patrzymy, któż to jest. Maciej Czopor. Maciej Czopor, dlaczego ja go nie obserwuję? Maciek gra czarnymi. No, ma przeprawę tutaj też wisiało. I to z koksem gra tutaj tą partię. Król H3. Tu wisi. No, decydujący błąd. Znaczy punkt decydujący. No, ale walka trwa. Teraz ten się zasadził i trzeba uważać. Oj, 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 oj. No właśnie, to są te podstawki takie proste. Tak, NM to mistrz krajowy.
Czy gra jeszcze jakiś polski zawodnik? Grają. Tutaj mam polskiego zawodnika i na dole już patrzymy. Tutaj 01. Ok. Czekamy cierpliwie na kolejną rundę w takim razie. Dzisiaj Wesley So widzę, że też gra. Czy będzie rekord? Po dwóch partiach nie zapowiada się, ale jest 1,5 punkta. Więc nie najgorzej. Dobrze by było, że tak powiem. I no. Zawsze dobra wygrana, dobra partia uskrzydla. Więc takiej partii brakuje już od dawna. I to nie tylko w tym turnieju, nie tydzień temu. No, już dawno brakuje takiej dobrej partii. Cześć, Encore. 1,5 punkta póki co. 2,896, mistrz Fida. Świetnie. To jakiś kozaczek. Skoro nie jest arcymistrzem, to nieźle wymiata. Lecimy. Dobra, zagrajmy ruch C5 tym razem. Niby strata tempa. Aha, to mnie wyjaśnił. Dobra. Zaczyna się kombinowanie. Grunt, że trzeba zrobić roszadę teraz. Teraz jakbym zagrał tak, potem końcem, może nie byłoby najgorzej. Sprytnie, sprytnie, sprytne, sprytne, sprytne. Ale ja mogę... Aha, on mi zagra D6. Taka jeszcze jest fajna opcja. Skorzystam z niej, żeby tu wstawić skoczka, ewentualnie gońca. Taką ładną blokadę petrosjanową byśmy zastosowali. A myślę, że tak. Myślę, że tak zagrajmy. Czy skoczek tu wchodzi? Tu się zastanawiałem nad tym. Ale po prostu wybiję na F4, on mi wybije tu, ja wrócę. No i dobrze. Niech i tak będzie, niech i tak będzie. Aha, pionka tracę, okej, okay. No właśnie. To jest to, co przeoczyłem właśnie. To jest to moje przeoczenie niestety taktyczne. No trudno, bez pionka będę latał. Nie mam wyjścia. Szkoda. Szkoda, że tego pionka tak łatwo oddałem. Jakaś tam taktyczka, ale pewnie widzi. Wszystko widzi, nie odpuści. Lekko nie ma, tak po prostu oddać pionka. Szkoda. Ma pretensje do siebie tylko można mieć. Walka trwa dalej. To
To jest pytanie, na tego pionka trzeba się osaczyć. Może wieża B6 być dobrym ruchem w miarę. Tak, zagramy. Musimy tu próbować na tego pionka. Na tego pionka grać. Jakiś goniec F5 mi się wydaje, że może być sensowne. Bo grozi wzięcie. Hetman B4 jakiś pewnie, albo hetman A3. No właśnie. Taki dumał. Kolejna wieża wchodzi. Oj, podstawiłem chyba, bo mi hetman C5 zagra. Dlatego muszę zbić skoczkiem. Czy ja tutaj mogę? Zapewne nie. Nie widzę nic. Nie wiem, czy mogę. Możliwe, że nie, bo... Ale gram tak, bo nie widzę. Nie, chyba już widzę, że tracę. Hetman D4. Skoczek broni. Gdyby się udało hetmanem uciec, to bym żył. Dziękuję za subskrypcję. No właśnie. Tutaj? No, związania niestety są paskudne. Muszę zbić. Aha, goniec H3. Dobra, tego nie widziałem. No, tu jest przegrana, po prostu trzeba poddać. I zerknijmy. Co na debiut? Tutaj może goniec E7, C4, D5. Skoczek H5 w ogóle fajne posunięcie. Skoczek D6 mimo wszystko. Zobaczcie, taką dobrą blokadę bym tutaj miał, a zagrałem gońcem i to był błąd. Bardzo prosty ruch, prosty błąd. A wystarczyło zagrać skoczkiem. To, co planowałem. Tutaj ustawić sobie B6, może G6, koniec F5, coś takiego. Chodzi o izolowanego piona, żeby go trochę wysuszyć. No szkoda. To chyba głównie o to chodziło. A ciekawy jestem, co było dalej. Jak to się odhacza na tym czeskomie. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czemu to się mi tak zamroziło. Dobra, nieistotne. Wiem, gdzie popełniłem błąd w debiucie, no i jest za to kara. 1,5 na 3. Rewelacji póki co nie ma. Jak zdobyłem National Mastera? No, normalnie. Zrobiłem normy i tyle. Cześć, Kaczmarol. Zwykle bywało w tym tagle Tuesday tak, że czasami jak początek był świetny, to końcówka była nieświetna, a teraz zaczęliśmy słabiej. Paweł Szkapenko, 3 na 3, ładnie. Brawo, Paweł. Kurczę, jak to jest, że no nieważne, dobra, nie będę nic mówił. Już chciałem coś powiedzieć, ale ugryzę się w język jednak. Kto z was jedzie na Mistrzostwa Europy? Chwalcie się. Z kim się widzimy w Katowicach? 17-19 grudnia.
Hikaru 13, ale ma 3 na 3, więc robi co może. To jest kwestia tylko Buchholza, dodatkowej wartościowości. No to prawda, Bokczes, masz rację w 100%. Mogło być gorzej, bo te wszystkie partie nie były na dobrym poziomie. No tak, tak. No ja się wybieram do tych Katowic sobie pograć. Troszeczkę tych szachów błyskawicznych i szybkich. Gra na żywo będzie zupełnie inaczej wyglądała. To jest zupełnie co innego niż gra w internecie. Większa adrenalina, większy stresik. Gry się już kończą. Chyba tak. Za chwilę runda numer 4. Też masz rację, Kupis, że faktycznie, że po dobrym starcie potem masz silniejszych zawodników. Jeszcze żadnego arcymistrza nie miałem, no ale jak ja będę tak grać, to nie uda się z żadnym zagrać arcymistrzem. Trzeba zacząć robić punkty. No to jedziemy. Dosyć symetrycznie wszystko wygląda. No dobra, zagrajmy to samo. Oj, z tym końcem mogą być problemy, no ale na razie atakujemy tutaj. Ach, jak ja lubię kombinować niepotrzebnie. Dobra, spróbujemy nieco niepoprawnie uderzyć. Niech się chłopak zastanawia. Tu wisi. Trzeba bronić. Tutaj są plany. Czasem jak skoczek odejdzie, to pułapeczka wisi. Spryciula. Chyba po prostu skoczkiem. Jak będzie wymiana, to będzie spoko. Wybijemy pionkiem, skoczek się zahaczy, na wolne linie wejdziemy, ale nie wymieni. Wymiana nie będzie taka prosta. Zejdźmy królem, żeby nie było żadnych szachów. Będziemy grozić jakimś tam ruchem typu E6. Tutaj skoczek jeszcze może. Może. Wszystko może. Groźne koniki będą tutaj zaraz przeciwnika straszyć. Do D5, jakby się udało dojść, to byśmy zamknęli gońca na Amen.
Może nie na Amen, ale na dłuższą chwilę. Okej. A zaraz, a nie mogę wziąć tutaj? Kto mi zabroni? A tutaj teraz? A kto mi zabroni? Cyk. No i mówiłem, że koniki zajadą przeciwnika. Haha. Hop. Czysta jakość więcej. Może tak? Wstępem. O, i pionka oddałem. Dobra, ale to jeszcze tragedii nie ma, spokojnie. Tragedii nie ma, chociaż im więcej wymienimy, tym gorzej. I tutaj, on mi tu, ja mu tu. Dobra, muszę wziąć pionka. Ale sprytnie. No, to jest ciekawa końcówka. Bardzo dobrze zagrał, to muszę powiedzieć. Dobra, zagramy królem. No to nie będzie prosta realizacja. To będzie bardzo trudna realizacja. Zresztą trzeba próbować szarpać. To będzie trudne. To będzie bardzo trudne. To jest w zasadzie chyba nie do przejścia. Tego się naprawdę nie spodziewałem. Gdzieś to trzeba będzie go oszukać. Ajajaj. Kompletnie nie wiadomo, jak go tutaj ugryźć teraz. No tu będę próbować szarpać. To nie ma wyjścia. Skubaniutki będzie tańczył w miejscu. Ma rację. On ma rację. Ale będziemy próbować. Nie zdziałam. No, chodzi o to, że ja nawet nie mogę się dobrać do króla. Dobra, robimy tutaj marsz królem. Co ja tutaj kombinuję? Ja chcę jakoś pionka uruchomić. Spryciula. Dobra, idę królem tędy z powrotem. I teraz tak. Nie do końca tak mogę. Okej. Dobra, tutaj spróbujemy. Te pionki trochę szarpnąć. Ajajajajajajaj. Niestety. No muszę oddać ostatniego piona. No teraz to na pewno nie wygram tej pozycji. Ale też nie przegram. Chyba, że podstawię. No patrzcie, po prostu nie mogę go nigdzie ugryźć. Ostro.
mogę go nigdzie ugryźć. To jest ten ból. No nie, no teraz to tak. To się nic nie da zrobić. Mnie po prostu nie puści tutaj wieżą. Będzie tańczył w kółko. A ja jeszcze przesadzę i przegram. Ale mamy chociaż 100 ruchów. No dobra. Za dużo tych remisów dzisiaj. Okej. Widzicie? Teraz miałem wygraną i niestety nie docisnąłem. Odechciewa się grać, oglądać tym bardziej. Tu się gość pomylił. Wziął. Tu się pomylił. No tak. Tak, tak. No, wygrana pozycja. D5, tak? D5 grać i tyle. Czysta jakość więcej. Prosta realizacja. Ale muszę przyznać, że naprawdę sprytnie pograł. No tak, bo ja w ogóle pod uwagę nie wziąłem, że właśnie jak zagram wieżą na C4, to on mi zbije tutaj wieżę. Kompletnie tego pod uwagę nie wziąłem. No, dokładnie tak. No to jest chyba remis. To w ogóle ciężko wygrać. Może inna konfiguracja pionków by coś dała. Typu, o właśnie, jakiś F5, coś tam. Jakiś może H6, G5, żeby troszeczkę inaczej piony ustawić. Bo jak ustawimy piony tutaj bardzo symetrycznie, to się nic nie da zrobić. No i to był żywy dowód. To już chyba tak, to już jest... No to jest remisik. No dobra. Ile mamy punktów? 2 punkty. 2-4. Dyspozycja dzisiaj? No, to jak widać, 2-4. Jedna porażka tylko. Też sobie ostatnio pomyślałem, żeby jak najmniej przegrywać. Też taki rekord może będę sobie próbował ustalić. Kiedyś fajnie było nie przegrać żadnej partii, ale to jest chyba bardzo trudne. Mamy chyba chwilę dla siebie, słuchajcie, na rozmowę, bo po czwartej rundzie zawsze jest jakaś mała tam przerwa. Chociaż zobaczymy, o której wystartujemy. A czy ktoś z was, moi drodzy, wybiera się na turniej do Kętrzyna? Do Kętrzyna w grudniu, 27-30. W ogóle, gdzie jest mój moderator, kochany, zaprzyjaźniony, wspaniały? Gdzie on uciekł? Zrobił sobie wolne zapewne. Tak, no nie przegrywać to dobry plan, oczywiście. Tylko trzeba nie przegrać. Pojedynek Magnusa z Nepo, jak oceniam? Partie nie najgorsze. Dwie bardziej nudne. Znaczy, no tak... Dwie bym wyrzucił, tak tam przygotowanie perfekcyjne z jednej i z drugiej strony. Ale druga partia była ciekawa bardzo. Tam Magnus, nie wiem czy on się pomylił, czy zaryzykował, ale bardzo mi się to podobało. Ze strony białych. Drugiej partii. No i co? No walczą chłopaki. Na razie tak się testują troszeczkę, tak? Różne debiuty pograli, to też jest fajne. Że póki co nie ma takich jakichś ogromnych powtórek. No dwa razy hiszpańska była ze strony Magnusa czarnymi, ale wariant troszeczkę inny, więc to też się chwali. Czy planuję grywać w środę Arena Kings? No właśnie, słuchajcie, zobaczymy, bo to u mnie z czasem jest różnie i z energią po dniu pracy, powiedzmy, ale zobaczymy. Znaczy to nie chodzi o nagrody, grałem kiedyś w tym turnieju oczywiście. No ale spróbujemy, spróbujemy. Jutro jest środa, prawda? Może zobaczymy się jutro, 1 grudnia. Nepo przyznał, że prawdopodobnie miał całą dzisiejszą partię rozpisaną w notatkach. No to proste przecież, no. Easy. Oni muszą być perfekcyjnie przygotowani. Tam sztab ludzi nad tym pracuje. Słuchajcie, jeden człowiek by nie dał rady w tak krótkim czasie przygotowawczym, powiedzmy rok czasu, przygotować się na Mistrza Świata, to przygotować. No. Rozpisać warianty to pod przeciwnika, od gałęzień, od gałęzienia, od gałęzień, nie wiem, praca silników, analityczna praca ludzi, to jest naprawdę mega wyczerpująca praca, mega. Tak, no jedna osoba musi zapamiętać, oczywiście, no najważniejszy w tym wszystkim jest właśnie grający, oczywiście.
Ale przygotowanie tego wszystkiego też nie jest proste, dlatego to się musi rozkładać na kilka osób zapewne. Tam pewnie jest psycholog i jest, nie wiem, Carlsen miał kucharza swojego, tak słyszałem. Co tam jeszcze? No, nie wiem, masażysta powiedzmy. No i to nie ma się na przykład z tego co śmiać, bo to jest normalne na najwyższym poziomie. Tam niuanse decydują. Kondycja fizyczna i tak dalej. W dzisiejszych czasach nawet Fischer by chyba nie dał rady samemu. No prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie, bo silniki weszły. Gdyby silników nie było, no to ludzie musieliby wszystko rozpracowywać, co by trwało o wiele, wiele dłużej. Oj, to by się wszystko wydłużało. No ale takie mamy czasy. Z jednej strony to są dobrodziejstwa, z drugiej strony, no nie wiem, to zawsze kij ma dwa końce, wiecie. Sami możecie ocenić. Na pewno bez silników byłoby ciekawiej. Myślę, że tak. Bo wtedy wszystko wymyśla ludzki umysł. I myślę, że kto więcej by wtedy pracował, właśnie to miałby większe szanse. A tak ktoś wejdzie sobie w silnik i zobaczy jakiś debiut albo jakieś odgałęzienie, zagra w partii, to wszystko wejdzie, wygra i jest szczęśliwy. No cześć, prodziekanie. Bo rozmawialiśmy o tobie tutaj właśnie, że chyba sobie zrobiłeś wolne. Ale w końcu jesteś. Fajnie. Ekstrawaganckie zachowanie. No oni rządzą się swoimi prawami, słuchajcie. Nie znam Nepo, w ogóle nie wiem jak się zachowuje. No, typowy rosyjski szachista, no, że tak się wyrażę. Szachy ponad wszystko. Szachowa śmierć za kilka lat wejdzie? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, wiesz, bo to mimo wszystko czynnik ludzki tutaj jest takim czynnikiem, który daje pewnego rodzaju błędy. Zauważcie, że no, kilka osób na świecie może grać perfekcyjnie, tak perfekt. No taki Magnus Carlsen, chociaż też nie zawsze gra perfekcyjnie. No, to myślę, że dopóki. Znaczy, to jest taki ciężki temat. Ja nie jestem kompetentny, żeby się tak na ten temat wyrażać, bo z technologią to jestem na bakier, jeśli chodzi o szachowe silniki. Osoby, które programują te silniki, może się wypowiedzą. W każdym razie, na tym poziomie, na którym my się znajdujemy, nam to nie grozi, więc cieszmy się szachami i tyle w temacie. Czas szybko płynie. No, jak wszystkim. Na tych po 25 roku życia to w ogóle zapiernicza. Czy słyszałem o Gambicie Gajewskiego? Tak, słyszałem, ojej, już dawno, dawno, dawno. Tak, to jest w partii hiszpańskiej Gambit Gajewskiego. Kiedyś Levon Aronian ten Gambit opracowywał, ale Gajewski był szybszy. I mu kiedyś na turnieju pogratulował właśnie świetnych analiz. Dobra, mamy mistrza międzynarodowego, Szkocja, Argentyna, tfu, wróć, pfu, Argentyna. Dobra. Jedziemy. D4. Wyczekamy skoczek C3. O, chciałby pewnie mi zbić tego skoczka. Ale skubany wyczekuje. Dobra. Bierz. Hetman C7 w ogóle dziwny ruch. Bardzo dziwny. Ojej. Co to za. To jest głupi ruch w ogóle. Głupi, tak naprawdę powiem to wprost. To jest głupi ruch. Strasznie dziwnie gra mój przeciwnik. To my też zagramy dziwnie. Goniec F5 i tutaj się władujemy. E6 nie grozi. Na to musimy tylko zwracać uwagę. Chyba tutaj kopnę. Chociaż nie bardzo mi się tutaj podoba. G3. Prowokuje mnie do takiego zagrania F4. Bardzo kombinuje mój przeciwnik. Bardzo kombinuje. Podprowadzimy nieco króla. Sprytnie, sprytnie, sprytnie. To zostawimy w miejscu.
na nieco pozycja. Tutaj tak, tu trzeba będzie chyba walnąć. Walniemy. I zagramy G4. Albo i nie. Nie no, muszę zagrać G4. Mogą być wtedy problemy. Jak goniec odejdzie, to zagramy F4. Może to, co on chciał, to on ma. Jakieś takie. Chodki, klocki. Tutaj sobie będziemy próbować. Dosyć szybko gra. Trzeba przyznać. Teraz tutaj. Może nie. Może nie śpieszmy się na razie z tą decyzją F3. W sumie tu puszczam końca. Próbujemy wymiany. Zagranie. Ok. Tutaj też muszę zagrać F4, żeby otworzyć pozycję. Teraz pytanie, tutaj wejdzie tam, dobra, tak przestawimy wieżę, bo w ogóle spróbujemy może wymienić hetmany, nie chciałbym tutaj chyba, żeby mnie atakował za bardzo, okej, aha, tutaj, dobra, okej, niech będzie tak. Propozycja wymiany nie została przyjęta. To trzymamy się tutaj. Aha, jak skoczek ruszy, to tu mi wisi. Muszę uważać, wieża będzie bronić. Sprytnie, sprytnie. W ogóle A4 będzie groził taki ruch, ale może warto mimo wszystko spróbować. Spróbujemy tutaj pułapkę zestawić. Nie dał się złapać. Skubaniutki. Teraz w ogóle co ja gram? Nie lepiej było tam zagrać. Mniej czasu, nie? Ale partia. Gramy i gramy. Staram się tutaj nie podstawić niczego.
Bierze F7, grozi, to mnie trochę boli. No tak, 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 tak. O kurczę. Nie wiem, czy ja mata nie dostaję to przypadkiem. O red, skoczek F3. Ale słaba partia, słuchajcie, masakra. Wstyd na sali. Serio, naprawdę wstydzę się tego, jak teraz zagrałem. Strasznie źle zagrałem. To był mistrz międzynarodowy. Nie grał rewelacyjnych szachów, ale grał swoje szachy. No i mnie tam jakoś oszukał. Się trochę odsłoniłem. Mało sprytnie pograłem. Jakąś grę tymi figurami dostał. Sorry, że tak przestawiam dosyć szybko, ale chcę zobaczyć, czy jakiś kluczowy moment był. No to już było dobrze. F6. Skoczek E5, taki nieprzyjemny. Bierze F1. To już jest ciężko w ogóle. No tak, to był już gruby błąd, król G2. To ciężko w takiej pozycji grać, jak grożą dosyć proste zagrania. No trudno. Trudno się mówi. No, mistrzyni międzynarodowa. Jak zbiję to pionkiem. Tutaj chyba jest dobry ruch. Aha, skoczek na F. Zróbmy lufcik dla hetmana w razie czego. No H4 to hetman będzie musiał wrócić. Tutaj do końca mam dobrą placówkę. No hetman A7 pewnie wtedy. No ale przynajmniej to nie jest już taka pozycja, gdzie mam jakiś worek po debiucie. A5 w takim razie z tej strony.
Dziwne, że tak nie gra. Dziwne, że ja tak nie gram. Dobra, B6. Stabilizować pozycję. Aha, tutaj na C6 może być fajne. O, to jestem zdziwiony. A4 obowiązkowo, żeby wieża miała oddech po tej stronie. Wieża na A5, po pionka idziemy. Dobra. Straszymy, straszymy. Taka piękna cisza, nawet na czacie. Wszystko widzę. Nie wymienimy hetmanów, jak będziemy atakować. W takim razie może mam szansę przerzucić wieżę tędy, tylko pytanie, czy to będzie miało sens. Na pewno będzie miało sens zagranie wieżą wyżej, żeby tu coś podziałać. No właśnie, chociażby taka wymiana. Ale to muszę końcem chyba wybić. Okej. Okay. Prawda? Tak można? Kurczę, no zagrała. Jezus Maria. Dobra, to chyba wygrywam po posunięciu takim. Zwycięstwo w końcu. Względnie to zwycięstwo wyglądało. Względnie dobrze. No dobra, wróciliśmy na 50%. 3 punkty na 6. Głęboki nurek zrobiony. I teraz trzeba się odbijać od dna. Słuchajcie, CM ma 6 na 6. Znaczy, mnie to akurat specjalnie mocno nie dziwi, bo są tacy zawodnicy, którzy potrafią wymiatać. Ale 6 na 6? CM? No mam nadzieję, że uczciwy jest gość. No wygląda na młodego takiego gniewnego. Spoko. Spoko, spoko, spoko. Cześć Webster. Jak idzie? 3 punkty na 6 partii. Póki co. Średnio troszeczkę. Miałem troszkę większe ambicje, ale póki co jest dobrze. Odbiłem teraz troszeczkę. Wygrałem partię względnie.
względnie rozegraną w miarę. Tu się chyba nic nie aktualizuje. Tak, tak, oczywiście, że jest szansa na rekord. Ja w ogóle bym chciał 7 punktów w końcu zrobić. Dawno nie było siódemki. Ojej, 100 lat. Zawodowo zajmuję się szachami. Nauczaniem szachów w zasadzie. Bo z gry to się nie utrzymuje absolutnie. Dobra. W sumie powiem wam szczerze, że nie wiem, co mam powiedzieć. Fajnie dzisiaj było na streamie, na czeską Polska. Co więcej, zajęcia rano. 3 kawki wypite. Jest ok. Da się żyć. A, spoko, to powodzenia, Kaczmarol. Powodzenia, powodzenia. A dzięki, Marianik. No, też frekwencja na czeską Polska była ogromna, bo tam w sumie na Twitchu i na YouTubie chyba ponad 5000 ludzi było, jak nie 6 w pewnym momencie, więc fajnie, fajnie, że ludzie oglądają szachy w Polsce. No dobra. Paweł Kukuła. No nie, no słuchajcie, no to najgorzej jest zagrać z kimś znajomym. Pozdrawiam cię, Pawle. Paweł to jest niezły wymiatacz. Okej. Kulturalny H3. H4, goniec H2. Tutaj goniec trzyma pole G4. Będę chciał zaraz zagrać ruch B4. To lecimy na tym skrzydle. Tutaj będzie mi się chciał zapakować, w porządku. Bierze E1 z takim planem. Ok. Niech będzie tak, skoczek D3 jakiś tutaj niby jest. A, no jest skoczek D3 w ogóle. A, bierze E3. W zasadzie to ja jeszcze tutaj mogę spróbować zbić tego skoczka. Jak będzie bicie ten E5? Dobra, spróbuję myśleć ciszej, bo... No właśnie. Ops, weźmiemy teraz tego pionka. Tym wziął jednak, dobra. C5, trzeba uderzyć. Oddać taktycznie piona. Mam nadzieję, że to mi krzywdy nie zrobi na tym skrzydle. Król F8. Jakże ten ruch jest już znany na całym świecie. My się spróbujemy wpakować. Skoczek B6 mnie interesuje. W ogóle pionek za darmo wisi. Co nic nie mówicie. Powiem, bardziej się stresuję niż grał z arcymistrzem, no. Zwykle tak jest, jak się gra ze znajomym.
Ale czuję, że tu już mam lepiej. Aha, miałem tak nie mówić, że mam lepiej, nie? Wiadomo. Jakieś tam opcje. No to chyba mam Pawła. Czy powiązany jest tutaj jak Beleronik? Oj, podstawka Hetmana. No właśnie, dzięki Paweł. No cóż, tym razem udało się. No z Pawłem mam kiepski bilans, no ale o, takie partie cieszą. No dobra, zerknijmy sobie, słuchajcie, jak to wyglądało na początku. Akurat ten wariant ostatnio robiłem troszeczkę, więc przynajmniej te pierwsze kilka ruchów wiedziałem, jak się ustawić. Tutaj goniec G5, nie wiem, czy jest ok, ale mi się to podobało. Taki trochę wariant grzecznościowy w obronie królewsko-indyjskiej, czyli coś takiego, jak się zagrywa gońcem na G5 i potem gra się E3. A5, tak, skoczek D2. Głównie chodzi o to, żeby tutaj hetmanem nie wpuścić skoczka. Skoczek w zasadzie mógł zagrać to wcześniej i to nie byłoby jakieś pewnie złe. No i goniec E2, tutaj E5, przepchanko, cyk, koń B8. Tak, koń szuka lepszych placówek oczywiście, żeby się odbić. Tu w ogóle C5 szybkie jest dobre, a to już takie niuanse działają, no to trzeba być takim Magnusem, albo chociaż w połowie Magnusem. E4, skoczek D7. Tak, H4 w ogóle dobrym ruchem jest. A właśnie, H4. Tu się wszystko pięknie zazębia i H4 byłoby dobrym posunięciem bez roszady. Jestem ciekawy, czy bicie na F4 było w porządku. Zaraz sprawdzimy. Już mam gorzej. I tutaj. Nie najgorsze. Bicie G. Ja tu myślałem, że jak zbiję tu pionek, to zagram tak, bicie i tam skoczkiem wejdę. Poświęcę po prostu pionka. No byłaby pewnie zadyma znowu. Bicie, bicie. No tak, niuanse działają. Bić na A5 można by było, bo stępem skoczek może wejść na wieżę. A tu już jest typowa gra na skrzydle. Męczenie przeciwnika. Hetman C4 jeszcze lepsze jest. Faktycznie hetman C4. Ha, jeszcze hetman. Tutaj. No tak. Chyba równorzędnie to wygląda dobrze. No i podstawka hetman D7. No okej. Okay. Tutaj tak ten goniec miał problemy, bo jakby goniec zagrał na przykład na D7, to wieża B7. Dobrze mówię? Źle mówię. Tu jest bicie. No, to bym też podstawił. To jest po goniec D7. Tutaj jest źle. No właśnie, podstawiłbym. Goniec D7 bym podstawił, bym prawdopodobnie zbił, a może bym dostrzegł, nie wiem. No dobrze. W każdym razie względnie partia w miarę, w miarę. Niestety przykro to mówić głośno, ale przegrałeś dzisiaj z Bartlem i Gajewskim. Ale że jak, prodziekanie? O co chodzi? Jak mi się komentuje z innymi osobami? Na pewno jest trochę łatwiej, bo jednak to komentowanie się rozkłada. Się przyjemnie można pogadać. No jakby jedna osoba miała komentować taki mecz Carlsena z Nepo, no to myślę, że ciężkie zadanie. Ciężko by było tak cały czas gadać w miarę sensownie, więc w dwie osoby już jest zawsze lepiej, w trzy to już w ogóle myślę, że spoko. Ha, pewnie chodzi o, że prodziekan oglądał czas 24. Prodziekan wszystko ogląda. Naraz. Zapewne. Dobra, to była runda siódma. To była runda siódma, więc mamy 4 punkty. No spoko. Runda ósma zaraz pewnie. Jeszcze. Tu się te gierki nie odświeżają.
No pewnie tak, słuchał również Caruany. No dobra, moi drodzy, dobra. Oniszczuk, Władimir Oniszczuk. 7 na 7. Niezły wynik, niezły. A gdzie jest Hikaru? Hikaru ma 5 punktów, 5,5 na 7? Panie Hikaru, z kim on tam przegrał? Yeah, I didn't really get what I wanted. The opening A, was dobra, niech se gada. Zaraz mi tutaj partia gdzieś umknie. No to teraz Hikaru będzie wygrywał wszystko. Jak wspominam czasy studiów na UWM-ie? Dobrze, no, jak to studia, no. Dużo rzeczy się studiowało. Ludzi się trochę poznało. No ale jak to zwykle potem bywa, te kontakty się urywają, prawda, no bo wiadomo, każdy tam idzie w swoją stronę, w poważniejsze tematy. Oj, Marianik, nie chcę mi się już tego mówić, naprawdę serio, wybacz, co studiowałem, już nawet nie pamiętam, kilka kierunków to było. Jakby była szachologia jakaś na studiach, to bardzo chętnie, nawet jak będę staruszkiem, o ile dożyję, tfu, tfu, to też bym poszedł na coś takiego. No jak coś człowieka interesuje, to wiecie, to się chce to robić. Dobra. Runda zaraz się zaczyna. Paweł CM, bo Paweł gra w Titan Tuesday. Paweł ma zawsze CM chyba wykupił. Przed chwilą z tym moim przeciwnikiem, co grałem. Tak się teraz zastanawiam właśnie, bo Paweł ma kandydata czy mistrza? Kandydata chyba z plusami. Musiał wykupić CM. Mistrz Fide z Czarnogóry. No to go. Grajmy ostro. Przeciwnik widzę też. Niczego tutaj sobie. Idzie na mnie tutaj ostro, widzę, kurczę. Tak, zagramy. Nie wiem, czy to jest dobry ruch, ale tak po prostu na intuicję, żeby tutaj wybić pionki, tego gońca mu zamknąć. Co? Tutaj wezmę. Nie no, muszę tutaj. I co to za poza jest? Niech mi ktoś powie. F6. No i co? Okej. Dzieje się w każdym razie. Koniec E6 chyba jest dobry. To wybijemy stampem. Ok. Jak to wygląda w pionkach? Aha, teraz ja mogę chyba tu zagrać w ogóle. Chyba zdobywam jakość, więc jest dobrze. Z Kętrzyna jestem, nie z Olsztyna. Nie, no ja do Jerzaka nie chodziłem, broń Boże. Tutaj
Coś się szykuje. Wymiana hetmanów nastąpi, więc będzie dobrze. Jeśli tam aktywnie wierzą, trzeba spróbować zagrać. Zagrać jakoś. Może tak, po prostu. Grunt, żeby nie podstawić niczego. No wieża złapała aktywność. W akcesie kiedyś też uczyłem przez kilka lat. Tam w ogóle bardzo dużo ludzi tam to zbijemy. Tam uczyło. Teraz trzeba rozwiązać problem pod tytułem, może tak, tutaj ustawimy, spróbujemy tę wieżę poganiać trochę. Może w ten sposób. No właśnie, teraz chyba tak nie wpuścimy. Trochę odsłaniam tutaj. Tego bym nie chciał. To tak zagramy to z takim planem. O, właśnie. Ha. Ojej. Ja naprawdę dzisiaj jestem ślepy, słuchajcie. Na te skoczki trzeba strasznie uważać. Lepiej poczuję, jak to wymienię. Skoczek gdzieś tam nie miał szaleństw żadnych. A tutaj? O red, źle zagrałem. Bardzo źle zagrałem, słuchajcie, bo nie mogę teraz zbić tu. Znaczy mogę, ale nie, nie mogę. Oj, kuleje taktyka, Krzysztof. Oj, kuleje taktyka strasznie. Prawdopodobnie w ogóle wtopa, nie? No
czas mu spadł, na całe szczęście. Zapomnijmy o tym, partii wygrana. Widzicie, no, jakie to jest rządzenie losu. Jak mam, kurczę, przegraną, to potrafię wygrać, a jak mam wygraną partię, to nie potrafię jej czysto wygrać, tylko muszę zawsze coś tam pochrzanić. Czy wszyscy szachiści tak mają, ja się pytam, czy tylko u mnie to tak wygląda? No ale punkt jest punkt, nieistotne. No, zwycięstwo to zwycięstwo. Masakra. Taktycznie bardzo, bardzo kuleje. Oniszczuk, sprawdźmy Oniszczuka tutaj, lidera. Czemu on się nie włącza? Ok, bo może skończył. Po 8 rundach znowu jest mała przerwa. W Reszlu jest fajny park, w którym jest tak jakby mikroklimat. Bardzo przyjemnie tam jest w upalny dzień. No spoko, Tymo. Ale nie wiem, o czym mowa może. Nie można zmienić jakości streama. Słuchajcie, nie wiem dlaczego. Nic do tej pory nie zmieniałem, więc powinno być tak jak zawsze. Czyli ta jakość może być niższa. No szczęśliwie mam... Ile punktów teraz? 5? 5 na 8. To jest już dobrze. Jeszcze 3 rundy. Jeszcze krótkie 3 rundy. A jak idzie nam naszym Polakom? Sprawdźmy, czy tam są jakieś punkty u chłopaków widoczne. No nie wiem. Dobra. No wybacz. No właśnie nie wiem dlaczego w 1080 tylko można. To czasem samo tak ustawia, bo ja nic tutaj nie zmieniałem, jeśli chodzi o ustawienia. Najniższej jakości ustawiłem. Jak to wygląda teraz tabelka? W ogóle zobaczę, jak mam już 5 punktów, to zobaczę, który ja jestem, o ile mi tutaj pasek pozwoli, a nie pozwala. Oj, title Tuesday, ten czeską. Nalicza się, wszystko jest widoczne tutaj. Niekoniecznie. Trzeba być w pierwszej 30, żeby się zauważyć. Szparu 6 na 8, ładnie. Kiedy kontrakt z PZ Szach na komentarz? Chyba nigdy. Nie, słuchajcie, ja nie czuję się dobrze w roli komentatora. Znaczy, nie przeszkadza mi to, ale żeby tak zawodowo komentować partię czy coś, to jakoś tak nie widzę siebie specjalnie w tym. Od czasu do czasu pewnie coś tam mogę powiedzieć chętnie, ale jakoś mnie to nie kręci. No. Także tyle w temacie. No, coś musi człowiek kręcić, żeby robić to z przyjemnością, a nie żeby się zmuszać. Znaczy, ja się nie zmuszam. To raz na jakiś czas, tak jak dzisiaj na czeską Polska, to było spoko. Że robić to regularnie, tak jak Dawid czy Kacper Polok, no to nie bardzo. Ja za bardzo nie lubię być zależnym od pewnych takich spraw. Słuchajcie, żeby na przykład dla Chess24 czy Chess.com robić jakieś tam projekty czy coś. Nie, jakoś mnie to nie kręci. Nie, otworzę okno, to będzie za zimno. Jest dobrze, słuchaj, Andrzeju, jest dobrze, ale dzięki za przypomnienie. Nitrolutku niespecjalnie chyba chciałbym współpracę z Chess.com. Znaczy, to wszystko zależy, co fizycznie miałbym robić. No bo na przykład pisać artykuły, czy prowadzić transmisję co jakiś czas, to za bardzo nie chciałbym tego robić. Wolę się skupić, no... Zabrzmi tak, jak zabrzmi, ale wolałbym skupić się na sobie, na marce osobistej, na Szachusiu, na Krzysztofie, na tym, co tutaj na razie sobie działam, bo tam jakieś projekty mam odpalone i sobie działam. No, nie, ja jestem smutny? Nie, słuchajcie, dzisiaj tak po prostu na spokojniej dzisiaj, jak spokojnie gadam, to też myśli się bardziej zbierają, ale też zmęczenie małe, ale to spoko, damy radę. Mm,
Deslot, jeśli o to pytasz, no to ja robię podobne rzeczy. Podobne rzeczy robię. Może nie wszystkie jeszcze się zgadzają, ale to jest wszystko fajnie. Ja uważam, że im więcej ludzi w Polsce robi szachy, tym lepiej. Konkurencja jest bardzo potrzebna, żeby jakość pewnych działań szachowych była wyższa, no bo jakby był monopol na coś, no to człowiek mógłby się nie starać i nie rozwijać, a konkurencja zawsze rozwija. Więc fajnie, fajnie. Spoko się komentowało, Panda, w porządku. Nitroludku, ja te wszystkie schematy w teorii już przerobiłem już kilka lat wcześniej, tylko to widzisz, trzeba zacząć działać, trzeba znaleźć jakiś plan działania, ale to już się dzieje, to już się powolutku dzieje. Dzięki, dzięki, matemat szach. To co? Runda rozpocznie się wkrótce. Czy ja mam takie wrażenie, czy te przerwy są troszkę krótsze dzisiaj, po czwartej rundzie i po ósmej? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale takie wrażenie odnoszę, że może nieco krótsze. Następny turniej na żywo w Katowicach na Mistrzostwach Europy. Będę występował. Będę brał udział. Nie będę występował, będę brał udział. No, jagodowy, coś w tym jest. Ale nie będę się na ten temat wypowiadał może. No, ale taki jest świat. I tyle. Ja uważam, że z jednej strony jest spoko, no bo to jest promocja szachów, no to jest ważna sprawa dla szachistów w Polsce. Im więcej promocji szachów na najwyższym szczeblu, tym szerzej to dociera do osób, które nie mają z tym styczności, więc super. Perkesi, żenada, powodzenia gościu. Dziękuję gościu. Też mi jest miło. Adamo, nie ominęło ci za dużo. 8 partii ci minęło pewnie. W ogóle mało ludzi gra, 360 osób. Kiedyś, z rok temu mniej więcej. Oj, dzięki za punkty, aż się wystraszyłem dźwięku. Grało ponad 500-600 osób. To były turnieje. Teraz może łatwiej się spotkać, częściej się spotkać z zawodnikami, z którymi się już grało. Ale co ciekawe, 8 minut było i żadnego arcymistrza jeszcze, słuchajcie. Tylko był jeden gościu prawie z 2900 na czesku. Mistrz FIDE. Który jestem, to nie wiem. Gdzie jestem daleko? Nie widać. Tak, to prawda, ostatnio było 6 GM-ów. Tak się to złożyło, że wpadali co chwilę. No, mamy arcymistrza. No to mamy. Jedziemy. Walczymy o ważne punkty, słuchajcie. No i mamy gambit hetmański.
A, tutaj chyba A3 trzeba było zagrać. Jakiś goniec B4 jest. Może skoczek D2, C5. Nieistotne. Robimy roszadę. Hetman A4 gdzieś widziałem ostatnio. A no właśnie. No właśnie, koniec tutaj na D7. Może koniec B5. I teraz posunięcie A3. Będzie opcja wzięcia tego pionka. Zbije tu. Wieża D1 się przyda. Przepchał. No i on się teraz pytanie, czy ja tego pionka tak mogę bezkarnie wziąć. Może jeszcze nie teraz. Zagramy wieżą tutaj, żeby spróbować zagrać E4. Co? Zapewne będę zbije hetmanem, wieża A8, hetman B7, wieża A7, tutaj, niezbyt dobrze to wygląda, zawsze mogę tutaj zbić, on zbije, odejdę, no muszę zbić niestety, pytanie czy teraz zbić na A7, nie mogę na A6 wracać, muszę, no to dobra, troszkę wylazł tutaj. W takim razie ja dostałem chyba taką pozycję niemrawą w tym momencie. Okay. No tak, to teraz przeciwnik ma lepiej, zdecydowanie. Coś nie pykło. W ten sposób mnie tutaj chcesz potraktować. Słusznie. Bardzo źle to wygląda. Bardzo źle.
wieża mi się zaplączy za chwilę. Właśnie. Wieża na A4 nie jest jakaś super. Ojejku, strasznie źle to wygląda. Beznadzieja w topa jak nic. Ojejku, czy tutaj goniec zbija. Masakra. Dobra, nie ma co grać. Także nie popisałem się w tej partii. Słuchajcie, ale pozycja była, uważam, zdecydowanie lepsza po debiucie. Już patrzymy. Żałuję trochę tej partii, bo arcymistrz nie był wysokich lotów. I tutaj co? Tutaj zbić pionka. Zbić. Normalna gra, ale goniec B5 też jest w porządku. Wieża C8. Zobaczcie, jaka mądra decyzja. Trzeba było zbić po prostu na B5. On odbija i grać wieżą na otwartej linii, czyli typowy gambit hetmański. No, wiedziałem, że zagrałem źle. Znaczy, przeciwnik zagrał źle, ja tego nie wykorzystałem. No i mam karę. A3, C4, no tak. Tu jeszcze skoczek, tak. No, ale to jest kwestia wyczucia, no, siły gry, której mi brakuje w tym momencie. Bo to są moje schematy. Bardzo je lubię. Tutaj było dobrze. Przede wszystkim w tej sytuacji, bardzo często taka sytuacja może też powstać tak naprawdę. I tutaj tak naprawdę można by było zbić i potem wieża D1. W ten sposób. Potem by się to ładnie ułożyło. Nie. Szkoda. Dobra. 5 punktów na 9. Jeszcze dwie partie zostały. Jeszcze ktoś gra, jakiś wicelider. No w ogóle poszukamy może jakiegoś Polaka. Nie widać na horyzoncie. No, trzeba przyznać, mistrz międzynarodowy białymi tutaj sobie nieźle pogrywa. Czyby wieża C8. Piona? No tak. Białe wygrają te pozycje bez problemu. Wzięcie o, tutaj, ok. Bardzo ładnie. O, jeszcze tutaj jest szach. Szach był na D5. No to zawsze z boku się więcej widzi. G4. Ładnie. No, hetmany dorobił. Skubaniutki. Mat. Mat był w jednym ruchu. Okej. Okay. Wow, ale ten zawodnik, nie zwróciłem nawet uwagi, słuchajcie. National Masters z 3000 rankingiem, no to są wymiatacze po prostu. Nieźle. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Szkoda mi tej partii wcześniejszej, no ale trudno. W klasycznych 2562 National Master? Jest to jakoś, nie chce mi się w to wierzyć. To mistrz międzynarodowy to jest na pewno, może... Nie... Jak to jest możliwe? Przecież jest ranking arcymistrzowski praktycznie.
O, znowu kobieta. Słuchajcie, no nie, no niesamowite to jest po prostu. Dzisiaj druga pani, trzecia pani. Trzecia kobieta dzisiaj. No to jedziemy. I kolejna pani gra mi tutaj wariant z domkiem. O, wariant wymienny, świetnie. Okej, żebym ja teraz pamiętał, jak tu się gra. Czy tutaj się bije? O, ta wymiana jest dobra dla czarnych. Teraz czarny miał mi świetną pozycję. C6 gramy i para gońców. Tu jest miodek. Chyba. Skoczek A4 bym zagrał. Spróbujemy wymienić jedną wieżę. I tędy. Jak tutaj, to zbije tu. Jak tu, to tu i wieża C8. A więc B4 na wieżę. Tak, tak, pozycja jest bardzo dobra. Bardzo dobra. Czarnymi. Idziemy po skoczka. Skoczek gdzieś tam zagra, to już wygrywamy. Pograjemy szacha i goniec na H3. Jak wieża obroni w ten sposób, to wtedy też szach i wygrywamy. Zgoda. A taki ruch? To wieża D7. To tak, po prostu ma pionka. No w zasadzie też można było tak grać. Można było. Nadal mogę tu zagrać. Nadal mogę tu zagrać. Mogłem to zrobić wcześniej, bo już widzę motyw, ale na szczęście to wchodzi tak samo. Że tutaj zbijam skoczka, ona mi zbija gońca, ja daję szacha, goniec, goniec E2. I zdobycie figury. Jeszcze nie wchodził, bo wieża się zasłaniała. Sprytnie. Jak ta pani się wykaraska z tej pozycji, to ja po prostu jestem zdolny. Wszystko na to wskazuje. No tak muszę. Tu jest szach w ogóle. Masakra. Pani wyszła z tej pozycji totalnie przegranej, nie? Jest niewiarygodne, jak ja wypuszczam pozycję wygrane. Jest też aż niewiarygodne. Nie no, ja jestem zdolny, chłopak.
Totalnie zdolny. Co za bzdura, słuchajcie. Co za bzdura. Niewiarygodne po prostu, to jest niewiarygodne. Jeszcze w ogóle przegram tą końcówkę za chwilę. Z takiego wora wypuścić tutaj kobietę, no. Nawet wstyd mi jakimś cudem wygrać tę partię, naprawdę. Żeby nie wygrać w ogóle takiej pozycji. Będę bez pionka latał. Ja wiedziałem, że bez pionka będę latał. Nie no, żebrzemy o remis oczywiście. Nam przepchnął na miejsce. To jest po prostu tak śmieszne. Jedyna moja szansa na wygranie tej pozycji to jest to, że ona będzie chciała ją wygrać. A, tu pionek leci. Dobra, tego biorę. Nie no, niewiarygodne. To jest po prostu niewiarygodne. Słuchajcie, co się dzieje w ogóle dzisiaj. Ja to zaraz przegrał. Nie no, ja to przegrał. To więcej niż pewne. Nie no, żal. Ściska, wiecie co. No nie mam ruchu, ja to przegram tą końcówkę. Przeciwniczka nie realizuje tego jakoś wybitnie, póki co. Nie, nie jestem zadowolony z turnieju. Proszę takich pytań nie zadawać. Co za bzdura. To jest nieprawdopodobne. Czy to jest remis? Podstawiła! To nie jest. Znaczy, to nie przegram tej pozycji, ale też nie wygram, niestety. Co jest? Na czas przegrałem. Brawo.
Brawo, panie Szechusiu. Ale ty jesteś zdolny, chłopak, dzisiaj. Co? Nawet mi się gadać nie chce. Idealna pozycja po debiucie. Idealna. Już pomijam fakt, że tu przegrałem na czas, to i tak miałem już przegraną wieżówkę wcześniej. Ale przecież coś takiego, jak ktoś tak gra białymi, to znaczy, że nie umie grać w szach. Ale widzicie, no, zdolność przegrywania pozycji świetnych to jest naprawdę rzadka umiejętność. Gońcy stoją świetnie, to jest samograj. A5, to jest koniec partii. I teraz mogłem na przykład zagrać tutaj, cokolwiek. Nawet tak jak poszło w partii, to mogłem spokojnie zbić tutaj. Przeciwniczka zbija tutaj, a ja zbijam pionka na C5. Tylko że ja tego nie widziałem, no widzicie, o co chodzi. To jest śmiech na sali. Zagrałem najgorzej, jak mogłem. No nic. Gram ostatnią rundę. Iwkul, nie prowadzę zajęć teraz indywidualnych, znaczy nie przyjmuję nowych uczniów, także bardzo mi przykro. Mogę kogoś polecić, ale sam już teraz tego nie robię. Już mi się nawet, słuchajcie, odechciało grać, także walczę o jakieś honorowe 6 punktów. Widzę, teoria jest tutaj znana przez zawodnika. Jak można było przegrać tam tą partię? To jest po prostu coś niewiarygodnego. Słuchajcie, ja nawet ani nie lekceważę przeciwniczki. Naprawdę, zero. Była normalna gra. Taka zimna, taka... Kurczę, no, zero lekceważenia, zero luzu. Nie potrafię tego wyjaśnić. Dlaczego to jest takie przykre? To jest przykre, naprawdę. To jest bardzo mi przykro z tego powodu, że tak po prostu gram w te szachy czasami. To jest wręcz niewytłumaczalne. Ojejku, tutaj jest bicie na F3 teraz, po partii. Bije i tu skoczek wchodzi, tu jest koniec gry. No jak tego nie zagra przeciwnik, to naprawdę. No widzicie? Słyszał. To jest koniec partii, moi drodzy. Niewiarygodne. Ale dzisiaj zasłużyłem na słabszą grę. Zasłużyłem w ogóle na to, żeby przegrywać. Szukam koncepcji, żeby jeszcze spróbować jakoś tutaj z tego wyjść. Tutaj nie. Tutaj. No też przegrywam. Nie no, chyba tak jeszcze, a wtedy skoczek. Nie, bo tutaj hetman bije na F3. No to już bez znaczenia. O, jeszcze lepsze posunięcie. No tu jest koniec partii. Tutaj grozi mat, tutaj grozi bicie na F3. Poddaję partię, dziękuję bardzo. No cóż, dzisiaj nie pykło. No i cóż mogę powiedzieć, moi drodzy, słabo. Bardzo słabo.